Birmingham, rok 1919. Na ulicach tego angielskiego miasta postrach się jej grupa przestępcza Peaky Blinders. Jej przywódcą jest weteran wojenny Thomas Tommy Shelby. To twardy, ale przy tym sprawiedliwy lider. Peaky Blinders zajmują się głównie nielegalnym handlem, nielegalną bukmacherką i ogólnie wszystkim, co nielegalne. W skład gangu wchodzą także bracia Tommy'ego. Arthur Shelby, który przypomina trochę skrzyżowanie agresywnego Sonego i nieudolnego Fredo z filmu Ojciec Chrzestny. I prawdopodobnie dlatego nie jest liderem, mimo że to najstarszy z braci. John to ich młodszy brat, który również nie jest zbyt rozgarnięty. Do rodziny należą także siostra Ada, która nie pochwala działań swoich braci, ciotka Polly, która zarządza kasą gangu, oraz Finn, najmłodszy z braci, o którym na razie nie ma co opowiadać. Pewnego dnia Tommy zleca kradzież motorów, lecz zamiast motorów jego ludzie przez pomyłkę kradną coś o wiele cenniejszego. Skrzynie pełne broni i amunicji. Arsenał należy do brytyjskiej armii, więc do Birmingham przybywa inspektor Chester Campbell. To bezwzględny człowiek, który ma za zadanie odnaleźć broń. Jego działania nadzoruje Winston Churchill, piastujący urząd sekretarza stanu. Campbell ma zezwolenie na użycie siły, z czego chętnie korzysta. W tym samym czasie w mieście pojawia się także kobieta imieniem Grace. Zatrudnia się jako barmanka w lokalnym pubie i szybko zwraca uwagę Tommy'ego, który pokazuje jej swojego konia i zabiera ją na tańce. Tommy nie zdaje sobie sprawy, że Grace to tajna agentka, która współpracuje z inspektorem Campbellem. Kobieta chce pomścić śmierć swojego ojca, który zginął z rąk Iry. I to właśnie Ira, czyli organizacja militarna, której celem jest odłączenie Irlandii od Wielkiej Brytanii, może według inspektora stać za kradzieżą broni, choć podejrzewa on także komunistów. Na jego celowniku jest Freddy Thorn, naczelny komunista Birmingham, który potajemnie spotyka się z Adam Shelby. Ada zachodzi w ciążę i chce poślubić Freddy'ego, lecz rodzina Shelby'ch ani myśli przyjąć do swojego grona komucha. Jednak Tommy zna Freddy'ego od dziecka, a dodatkowo walczyli ramię w ramię na wojnie, więc ostatecznie daje mu swoje błogosławieństwo. Jego błogosławieństwa nie otrzymuje za to miejscowy gang cyganów. Przy okazji dowiadujemy się, skąd wzięła się nazwa Peaky Blinders. Bracia w czapkach mają wszyte żyletki i używają ich, by oślepiać swoich wrogów. Tommy wywołuje wojnę z cyganami, by zdobyć zaufanie właściciela okolicznych torów wyścigowych, Billy'ego Kimbera. Gdy mu się to udaje i Peaky Blinders otrzymują od Kimbera licencję na legalne zakłady bukmacherskie, Tommy potajemnie godzi się z cyganami. W szybkim zażegnaniu konfliktu pomaga mu fakt, że Shelby sami są w połowie cyganami, bowiem ich matka była Romką. Tommy żeni także swojego młodszego brata Johna z jedną z dziewcząt należących do cygańskiego gangu, co dodatkowo wzmacnia ich sojusz. Wcześniej John planował poślubić prostytutkę, Lizzie, twierdząc, że dla niego porzuciła najstarszy zawód świata. Jednak Tommy, jej stały klient, udowodnił mu, że nie porzuciła. Warto wspomnieć, że Tommy, Arthur, jak i wielu innych mężczyzn brali udział w I wojnie światowej. Wojna zostawiła ślad na ich psychice, ale jeden z ich znajomych, Danny, nabawił się naprawdę poważnego zespołu stresu pourazowego i pewnego dnia w amoku zabił jakiegoś Włocha. Makaroniarze domagali się sprawiedliwości, więc Tommy musiał coś zrobić. Korzystając ze swojego sprytu, sfingował zabicie Danego i tak naprawdę wysłał go do Londynu. A w grobie zamiast ciała zakopał skradzioną broń i amunicję. Arthur wygaduje się na ten temat przed Grace, która w tak zwanym międzyczasie została sekretarką Peaky Blinders i bardzo zbliżyła się do ich lidera. Agentka zna także plan Tommy'ego, który chce wraz z gangiem cyganów zaskoczyć i zlikwidować Kimbera. Przekazuje obie te informacje Campbellowi, ale prosi o zagwarantowanie bezpieczeństwa Tommy'emu. Inspektor natomiast przystępuje do godnych pożałowania oświadczeń, które Grace odrzuca. Zraniony Romeo domyśla się, że przyczyną nie jest jego podeszły wiek, ale przede wszystkim uczucie, jakim Grace obdarzyła Tommy'ego. Campbell łamie dane słowo i w akcie zemsty chce doprowadzić do śmierci Tommy'ego. Daje cynk Kimberowi o planowanym zamachu na jego życie. Dzięki tej informacji Kimber i jego gang uprzedzają atak Peaky Blinders. Dochodzi do dosyć specyficznego starcia, podczas którego Billy Kimber oddaje dwa strzały w stronę Tommy'ego. Jeden trafia celu, a drugi blokuje własną piersią Danny. Następnie Tommy sprzedaje Kimberowi headshota i przemawia do pozostałych na placu boju ludzi, by wrócili do swych domów i do swych rodzin. Ci, mimo że są w liczebnej przewadze, posłusznie odchodzą. Rana Tommy'ego okazuje się niegroźna, natomiast Danny umiera i tym razem czeka go prawdziwy pogrzeb. Grace była jedyną osobą, której Tommy powiedział o planowanym ataku, więc gangster wie, że to ona go zdradziła. Agentka przeprasza Tommy'ego i wyznaje mu miłość. Chce, by uciekł wraz z nią do Nowego Jorku. Tommy odpowiada, że się zastanowi. Sezon pierwszy kończy scena, w której Grace czeka na pociąg. Nagle ktoś wchodzi na peron. Jest to Campbell, który mierzy z broni do Grace. Następnie pada strzał.
Na początku drugiego sezonu widzimy, że strzał oddała Grace, a nie Campbell. Zaraz potem przenosimy się o 2 lata w przyszłość na pogrzeb Freddiego Thorna, który zmarł w przerwie między sezonami i osierocił syna oraz zostawił Adę. Przemowę na pogrzebie wygłasza Tommy, nie dołączył więc do Grace w Nowym Jorku. Zamiast tego sukcesywnie zwiększał wpływy Peaky Blinders. Gang zaczął działać również w Londynie, co oczywiście nie uchodzi uwadze konkurentom, zwłaszcza że rodzeństwo Shelbych zachowuje się prowokacyjnie. Włoski gang Sabiniego chce pokazać Tommy'emu, gdzie jego miejsce i że tym miejscem jest cmentarz. W ostatniej chwili ratuje go jednak inspektor Campbell. Inspektor przeżył postrzał, ale porusza się teraz o eleganckiej lasce. Uratował Tommy'ego, aby powierzyć mu zadanie w imieniu brytyjskiego rządu. Shelby ma zlikwidować prominentnych członków IRY w taki sposób, aby nikt nie połączył zabójstw z rządem. Tymczasem Arthur nie radzi sobie z traumą po wojnie i w dzikim szale zabija młodego chłopaka podczas walki bokserskiej. Wtedy Finn częstuje go narkotykiem, który nazywa Tokio. I stan Artura ulega poprawie. Bracia nie poddają się w walce o wpływy w Londynie. Tommy negocjuje z Alfim Solomonsem, liderem żydowskiego gangu z Londynu. Wraz z nim Peaky Blinders uderzają we wcześniej wspomniany włoski gang. Tommy znajduje też czas, żeby poprzerzucać gnój oraz pomóc Polly odnaleźć jej syna. Michael, bo tak nazywa się chłopak, został odebrany Polly, gdy był małym dzieckiem. Ku niezadowoleniu swojej nowo odnalezionej matki, Michael bardzo chce wstąpić do Peaky Blinders. Dopina swego i zostaje księgowym, ale ma odpowiadać tylko za legalne interesy gangu. Lizzie, czyli prostytutka, z którą John chciał się ożenić w poprzednim sezonie, również dołącza do Peaky Blinders. Thomas ciągle korzysta z jej usług i najwyraźniej Lizzie dobrze dba o jego interes, bo dostaje pracę jako sekretarka. A skoro jesteśmy przy interesie Tommy'ego, spotyka on May Carlton, atrakcyjną trenerkę koni. Zleca jej opiekę nad koniem, którego właśnie kupił na aukcji. Wkrótce kobieta zajmuje się oboma rumakami Tommy'ego. Jednak romans nie trwa długo, bo w Anglii pojawia się Grace, a jako że stara miłość nie rdzewieje, to jeden z rumaków Tommy'ego zostaje przejęty przez Grace. Tommy chwali się tym Campbellowi, aby mu dopiec. Nienawiść obu panów wobec siebie rośnie. Inspektor aresztuje Artura oraz Michaela, aby upewnić się, że lider Peaky Blinders wywiąże się z następnego zadania. Jednak Polly nie może pogodzić się z tą sytuacją i oddaje się Campbellowi w zamian za wypuszczenie jej syna. Michael wie, co jego matka zrobiła, żeby go uwolnić i jest tym zniesmaczony. Tymczasem John wysadza w powietrze rezydencję, w której Tommy miał zlikwidować swój następny cel. W ten sposób bracia Shelby upiekli 2 pieczenie na jednym ogniu. Campbell jest bowiem zmuszony uwolnić Artura z więzienia, a Tommy może wybrać sobie miejsce, w którym dokona egzekucji. Zależało mu na tym, bo wiedział, że inspektor planował na niego zasadzkę tuż po wykonaniu zadania. W międzyczasie Sabini przeciąga Alfiego Solomonsa na swoją stronę. Alfie zaprasza Tommy'ego do swojego żelni i planuje go zabić. Tommy jest jednak na to przygotowany. Przed wejściem do biura zatrzymał się przy jednej z beczek, by zawiązać buta, co nie uszło uwadze jednego z ludzi Alfiego. Tommy informuje, że tak naprawdę w tamtym momencie podłożył granat i jeśli nie opuści go żelni żywy, jego człowiek wysadzi ją w powietrze. Alfie podejrzewa blef, ale w końcu ustępuje i zgadza się na warunki Tommy'ego. W finale drugiego sezonu przed Tommy'em stoją 2 trudne wyzwania. Podczas wyścigów konnych chce zadać ostateczny cios Sabiniemu oraz wykonać zadanie dla Campbella. Jakby tego było mało, na wyścigach pojawia się Grace i obwieszcza, że jest w ciąży. Tommy likwiduje swój cel dzięki pomocy Lizzie, a następnie zrzuca winę na Irę. Skorumpowani policjanci, którzy ochraniają Sabiniego, zostają wysłani, by zająć się tą sprawą. Pozbawiony ochrony Sabini i jego ludzie stają się wtedy łatwym celem dla Peaky Blinders. Kiedy wydaje się, że wszystko poszło jak po maśle, Tommy zostaje zatrzymany przez 3 policjantów, którzy pracują dla Campbella. Wywożą go, by dokonać egzekucji, ale w ostatniej chwili jeden z policjantów zabija pozostałych i informuje Tommy'ego, że został uratowany na polecenie Winstona Churchilla i niedługo zostanie powierzona mu tajna misja. Zatem plan inspektora Campbella nie wypalił. Jednak nigdy się o tym nie dowie, ponieważ podczas zamieszania panującego na wyścigach, ciotka Polly zemściła się za to, jak ją upokorzył i wysłała go w zaświaty. Znowu przenosimy się o 2 lata do przodu. Trwa wesele Tommy'ego i Grace. Tommy nawet w taki dzień robi brudne interesy. Na weselu zjawia się jakiś Rusek i podaje hasło. Chciałem odgrywać hasło. Hasło okoń. Jakie hasło? Okoń. Nie okoń. Nie okoń. Hasło jest błędne, co oznacza, że jest on szpiegiem sowieckiej ambasady. Zostaje więc zabity.
O co tutaj chodzi? W Rosji wybuchła rewolucja. Wygnani z kraju rosyjscy arystokraci chcą kupić broń, by walczyć z komunistami. Brytyjczycy są gotowi ich wspomóc w tej walce, ale wolą to zrobić w tajemnicy, aby nie psuć swoich stosunków z komunistami. Dlatego Churchill zleca to zadanie Tomiemu. Shelby poznaje ekscentryczną rodzinę rosyjskich arystokratów, w tym arcyksięcia Leona Romanowa oraz jego piękną siostrzenicę, Tatianę Petrowną. W czasie, gdy Tommy spotyka się z kacapami, John obraża włoskiego gangstera Vicente Changrette i grozi jego synowi. Wkrótce potem zamienia słowa w czyny i katuje młodego Changrette. W ramach zemsty Vicente wysyła jednego ze swoich ludzi, by odstrzelił Tommy'ego, ale kula trafia Grace. Kobieta umiera w ramionach swego męża. Tommy jest pogrążony w żałobie, ale wkrótce znajduje ukojenie w biodrach Tatiany Petrownej. Kobieta jest obłąkaną dewiantką. Tommy sam popada w obłęd, gdy dorywa Vicente Changrette. Torturuje go, co niezbyt podoba się Arturowi. Starszy z Shelbych lituje się nad Włochem i przerywa tortury. A propos Artura, w trakcie trzeciego sezonu przedstawiona zostaje jego nowa kobieta, religijna Linda, z którą płodzi potomka. Tommy cały czas współpracuje z ruskimi. Jego działania nadzoruje ksiądz, którego podstępne dzieci wciągnęły w pedofilię. Klecha należy do tajemniczej organizacji pełnej bardzo wpływowych ludzi, Ligi Ekonomicznej. Gdy Tommy nie wykonuje poleceń, Sukienkowy grozi jego małemu synkowi. Nie wiadomo, czy gwałtem, czy zabójstwem, czy najpierw jednym, a potem drugim, albo najpierw drugim, potem pierwszym. Tommy woli jednak nie poznawać odpowiedzi na to pytanie i próbuje zabić Klechę. Próba kończy się niepowodzeniem i Tommy dostaje srogi oklep. Co więcej, miłośnik małych chłopców okazuje się być szpiegiem, który przekazuje informacje komunistom. Liga Ekonomiczna chce bowiem sprowokować komunistów do ataku na brytyjskiej ziemi, żeby Wielka Brytania zerwała z nimi wszelkie stosunki dyplomatyczne. Celem ataku jest pociąg przewożący czołgi, które mają zostać wykorzystane do walki z komunistami. Tommy udaje posłusznego i postępuje według instrukcji księdza. Zwraca się także do Alfiego Solomonsa, by pomógł mu wybrać klejnoty, którymi Ruscy mają zapłacić za wykonanie zadania. Podejrzewa jednak, że nie dostanie żadnej zapłaty, więc potajemnie buduje tunel i zamierza ukraść wszystkie klejnoty. Klecha porywa syna Tommy'ego i informuje go, że jeśli nie wysadzi pociągu przewożącego czołgi w powietrze, to jego synka nie spotka nic dobrego. Pedofil wie także o klejnotach i mówi, że wszystkie będą wkrótce jego. Później okazuje się, że to Alfie ponownie zdradził Tommy'ego. Tommy pomaga w kopaniu tunelu, by jak najszybciej wykraść klejnoty, podczas gdy Arthur i John przygotowują się do wysadzenia pociągu, a Michael do zabicia księdza pedofila i uratowania syna Tommy'ego. Michael chciał osobiście zabić Klechę, bo jako mały chłopiec był jedną z jego ofiar. Zabija go i synek Tommy'ego jest bezpieczny. To oznacza, że Arthur i John nie muszą wysadzać pociągu, ale niestety informacja o tym dociera do nich za późno. Tommy dzieli się klejnotami ruskich arystokratów z księżną Tatianą. Okazuje się, że kradzież klejnotów była jej pomysłem. Księżna okradła zatem własną rodzinę. Ale to nie koniec rodzinnych dramatów. Ktoś musi beknąć za wysadzenie pociągu i śmierć ludzi. Liga Ekonomiczna jest na tyle potężna, że zmusza Tommy'ego do wysłania całej jego rodzinki do więzienia. Tommy obiecuje, że ma plan i że wkrótce wyjdą na wolność, ale ta obietnica niezbyt poprawia ich nastroje. John, Arthur, Michael i Polly mają zostać powieszeni. Tommy ratuje ich w ostatniej chwili. Mija rok od tych traumatycznych wydarzeń, ale niemal cała rodzina nadal trzyma się od Tommy'ego z daleka. Być może jednym z powodów jest także jego nowy wygląd. Lider Peaky Blinders mieszka teraz wraz z synem w Londynie. W opiece nad dzieckiem oraz kilku innych sprawach pomaga mu Lizzie Stark. Rodzina Shelbych dostaje list z groźbami od Luki Changretty. Luka Changretta to drugi z synów Vicente. Buongiorno. Włocha zamordowanego przez Peaky Blinders w poprzednim sezonie. Jest bossem nowojorskiej mafii, więc Tommy traktuje jego groźbę bardzo poważnie. Chce, aby rodzina się pogodziła i wróciła do Birmingham, bo tam, razem, będą najbezpieczniejsi. Nie może dodzwonić się do Johna, więc wysyła tam Michaela. Gdy Michael dociera na miejsce, chwilę później zjawiają się także ludzie Changretty. John Shelby zostaje zabity, a Michael ciężko ranny. Miejsce Johna zajmuje Finn, ale nie jest on tak barwną postacią jak jego świętej pamięci brat. Peaky Blinders szykują się na wojnę z mafią, mobilizują swoich ludzi oraz zawierają sojusz z bandą Aberama Golda. Aberama Gold to romski zabójca do wynajęcia. Tak, w tej roli występuje zarośnięty Little Finger. Aberama Gold i jego ludzie likwidują dwóch Włochów podczas pogrzebu Johna. Ciotce Polly nie podoba się to, że Tommy i Arthur wykorzystali pogrzeb brata jako zasadzkę, ale podoba jej się zarośnięty Little Finger. Aberama oprócz pieniędzy żąda Tommy'ego pomocy w wypromowaniu jego syna, który przejawia duży talent do boksu. Talentu za to nie przejawia Adrian Brody w roli Luki Changretty. Jest to marna imitacja Marlona Brando z Ojca Chrzestnego.
Podróbka Vito Corleone nasyła swoich ludzi na Artura. Stary Shelby spisuje się jednak lepiej od Johna i zabija napastników. Natomiast Polly spotyka się z Luką Changrettą. Ciotka mówi, że wystawi mu Tomiego, jeśli mafiozo obieca nie krzywdzić Michaela. Luka nachodzi Michaela i mówi, że jeśli Polly nie dotrzyma słowa, to będzie po nim. Podczas spotkania z Tomasem, Michael nie ostrzega go, że został zdradzony przez Polly. Jednak ciotka tak naprawdę nie zdradziła Tomiego. To był ich plan, żeby złapać Lukę i jego ludzi w pułapkę. Tommy zabija trzech ludzi Changretty, ale ich bezpośredni pojedynek przerywa interwencja policji. Tommy ma pretensje do Michaela, że go nie ostrzegł i pozbywa się chłopaka, wysyłając go do Ameryki. Tymczasem syn Aberamy wygrywa walkę za walką. Następnego rywala ściąga dla niego nasz stary znajomy, Alfie Solomons. Podczas walki Arthur zauważa, że trenerzy przeciwnika zachowują się podejrzanie. Oczywiście to Alfie po raz kolejny zdradził Shelby'ch, bo cóż to byłby za sezon Peaky Blinders bez zdrady Alfiego. W wyniku tej zdrady Arthur zostaje uduszony. W tak zwanym międzyczasie walka dobiega końca, a Tommy ogłasza śmierć swojego brata ludziom zebranym wokół ringu. Luka Changretta stwierdza, że zabicie dwóch braci Tomiego wyrównuje rachunki między nimi. Da spokój reszcie rodziny, jeśli Tommy przepisze mu cały swój biznes. Changretta nie zdaje sobie jednak sprawy, że tracąc wielu zaufanych ludzi, pozostali mu sami najemnicy, a ci zostali przekupieni przez wrogie mu nowojorskie rodziny mafijne oraz przez niejakiego Ala Capone'a z Chicago. Ten sezon nie byłby też kompletny, gdyby nie doszło do jakiegoś zmartwychwstania. Tym razem padło na Artura, który zjawia się na spotkaniu i posyła kulkę w łeb Luki Changretty. Tommy natomiast przesyła kulkę w łeb Alfiego. Po tych wydarzeniach Tommy postanawia przejść na emeryturę. Nie wie jednak, co robić z nadmiarem wolnego czasu i popada w depresję. Wtedy podejmuje decyzję, by wykorzystać swoje wpływy w Birmingham. Startuje w wyborach do parlamentu i wygrywa je bez trudu. Żeni się także z Lizzie Stark, która rodzi mu córkę. Nie możemy jednak zakończyć tej historii słowami "i żyli długo i szczęśliwie", poczeka nas piąty sezon. Ponownie przenosimy się 2 lata do przodu. W październiku 1929 roku doszło w Stanach do potężnego krachu na nowojorskiej giełdzie. Tommy, niczym Michael Berry 80 lat później, przewidział to wydarzenie. Polecił więc Michaelowi, który przebywa w Stanach, sprzedać wszystkie akcje, zanim ich cena drastycznie spadła. Michael jednak tego nie zrobił i po raz kolejny naraził się Tommy'emu. I to poważnie, bowiem Peaky Blinders stracili przez niego fortunę. Michael zostaje wezwany z powrotem do Anglii, dokąd przybywa wraz z Giną, swoją amerykańską żoną. Jakby problemów między nimi Tommy było mało, to Michael jest jeszcze podejrzewany o spotykanie się z ludźmi, którzy chcą zabić lidera Peaky Blinders. Chłopak temu zaprzecza, ale Tommy jest wściekły. Ludzie, którzy chcą dorwać Tommy'ego, należą do szkockiego gangu Billy Boys, którego liderem jest Jimmy McCavern. McCavern to kawał drania, zabija syna Aberamy Golda na jego oczach i mówi, że Tommy'ego czeka to samo. Popełnia jednak błąd, nie zabijając Aberamy, który mści się na członkach jego gangu. A skoro jesteśmy przy bezwzględnych bandytach, przenieśmy się na chwilę do brytyjskiego parlamentu, gdzie politycy zwracają uwagę na Tommy'ego i jego płomienne przemowy. Jednym z nich jest Oswald Mosley, lider faszystów. Tommy nie jest zwolennikiem faszyzmu, ale postanawia dołączyć do Mosleya, aby informować brytyjski wywiad o poczynaniach faszystów. Przekazuje informację Benowi Youngerowi, który jest w związku z jego siostrą. Ada i Ben spodziewają się dziecka. Tommy zbliża się do Mosleya, który jest paskudną gnidą, podobnie jak każdy faszysta. Faszystami są także Billy Boys, więc Mosley chce, żeby Tommy zakopał z nimi topór wojenny. Tymczasem Linda i Arthur wykopują topór wojenny, gdy ten drugi dowiaduje się, że jego religijna żona przyprawia mu rogi. Arthur traktuje kochanka swojej żony czapką, a Linda chce go za to zastrzelić. Jednak pierwsza ze spust pociąga Polly, która ratuje Artura. Strzał nie jest śmiertelny i Linda żyje, ale postanawia porzucić Artura. Małżeństwo Tommy'ego również nie jest zbyt udane, jako że między nim a Lizzie nie ma miłości. Shelby cały czas myśli o Grace, która nawiedza go w halucynacjach. Tommy dostarcza dowody obciążające Mosleya Youngerowi, ale ktoś podkłada bombę w jego samochodzie i agent ginie. Kolejne dziecko Ady zostaje więc osierocone. Tommy postanawia zabić Mosleya i zwołuje naradę rodzinną. Przerywa mu Michael, który żąda, by Tommy przekazał mu przywództwo. Facet najwyraźniej całkowicie ocipiał przy swojej nowej kobiecie. Zamiast przywództwa dostaje wilczy bilet z Peaky Blinders.
Nawet Polly odsuwa się od swojego synalka, gdy ten postanawia spróbować odebrać przywództwo siłą. Nie chce jednak walczyć z własnym synem, więc opuszcza gang i przechodzi na emeryturę. Peaky Blinders to serial, w którym zmartwychwstań jest więcej niż w Biblii. Kolejną postacią, która wydawała się być martwa, a żyje, jest Alfie Solomons. Tommy najwidoczniej ma do niego dużą słabość, bo korzysta z jego pomocy, aby wyeliminować Mausleya. Podczas zebrania faszystów, Alfie organizuje zamieszki. Znajomy Tommy'ego, który jest snajperem, ma zastrzelić Mausleya podczas tego zamieszania, ale to on niespodziewanie zostaje zabity. Na zebraniu jest także Jimmy McCavern, którego chce dopaść Aberama Gold, ale on także z łowcy przeistacza się w ofiarę i zostaje zabity. Zatem ktoś zdradził Tommy'ego i jego plan wziął w łeb. Kto to zrobił? Prawdopodobnie wspólnik Fina, z którym ustawiał mecze piłkarskie. W dzień zamachu Finn wygadał się przed nim, że Peaky Blinders zabiją jakiegoś faszystę. Po uzyskaniu tej informacji, facet chwycił za telefon. Ale czy to na pewno on? Może jednak znowu Alfie. W kręgu podejrzanych jest także Michael i wiele innych osób. Tommy nie wie, kto go zdradził. Nie jest też stabilny psychicznie, ciągle widzi Grace. W pewnym momencie wyciąga pistolet i celuje we własną skroń. Czy pociągnie za spust? Przekonamy się w ostatnim, szóstym sezonie serialu. W 2021 roku, przed premierą szóstego sezonu Peaky Blinders, zmarła Helen McCrory, aktorka grająca Polly Grey.